Dwa mecze ostatnio z Dolkanem i dzisiaj powinniśmy mieć jakieś punkty. Nie powiem jakie punkty, ale powinniśmy mieć. Nie mamy tych punktów. Nie powiem, że Ekstraklasa się oddala, bo ten zespół jest w stanie wygrać 2, 3, 4 mecze z rzędu i tabela będzie inaczej wyglądała. I nie mówię to tylko i wyłącznie po to, żeby optymizmem tutaj zarazić czy kibiców, może w mniejszym stopniu dziennikarzy, to mi się wydaje. Także uważam, że ten brak, ktoś powie, że nie można wszystko zwalać na brak szczęścia, ale ja wiem, że akurat w tym element jest bardzo potrzebny, nie tylko w sporcie, ale w życiu. Uważam, żeśmy na tyle, ile mogliśmy, prowadzili grę, staraliśmy się bronić, stwarzaliśmy sobie sytuację. Myślę, że takie mecze się zdarzają. Szkoda, że tutaj w Szczecinie, bez względu na to, czy w Szczecinie, czy na wyjeździe, ale tym bardziej w Szczecinie, że po dużym wysiłku włożonym, takie jest moje zdanie, przez zawodników, przy ich aktywnej grze, nie zostali ani w tym ostatnim meczu, a tym bardziej dzisiaj zrekompensowani jakąś zdobyczą punktową.